Dzisiaj zaczynamy coś nowego. Bo to będzie nowa seria filmów, ale nie do końca takich vlogowych, tylko bardziej w formie pamiętnika. W początku myślałem, żeby tam w ogóle ustawiają prasę hydrauliczną. W początku miałem chęć nazwać te filmy jako taki projekt prawdziwość, żeby zwracać uwagę na to, co robię każdego dnia, bo daily vlogi bardzo mocno mi pomagały, żeby robić dużo w danym czasie. A teraz minęło już chyba 7 dni nowego roku i wciąż niewiele udało mi się zrobić. Kamil? Słucham. Ja chciałem dodać, że to zjadłeś. Zróbmy to. Dzisiaj jak rozkładałem ten aparat, to mnie kopnął. Pali. Ach, ale mi kopnęło. Na szczęście na moim palcu został tylko taki mały fragmencik, który widać tutaj spalony. I w powietrzu unosiła się piękna spalenizna. I dostałem olśnienia, że taka seria byłaby idealna. Nagrywam G7X-em, gniecenie G7X-a. Więcej będziecie mogli zobaczyć na kanale Ultivolta. Korzystając z momentu, chciałbym wytłumaczyć, czym ma być ta seria. To nie ma być seria vlogów, czegoś, co chcę robić, wiecie, żeby było zmontowane, mega zarąbiście, tylko ma być to pewien rodzaj pamiętnika. Ziemniak, ja zawsze będę przywoływał sytuację, kiedy ty zmontowałeś wiaderko do muzyki. Ty nie wytrzymasz dłużej jak tydzień bez głębszego montowania filmów, bo nie, taki jest Ziemniak. Nie, ja to zrobię w ten sposób. Będę dawać Mikunie, bo Mikuna chce się szkolić w montowaniu, Mikuna będzie montować materiały. No patrz, ale czy nie wzrośnie też jakiś poziom, powiedzmy, ambicji Mikuny, że sam zacznie montować wiaderka do muzyki i całe to założenie straci sens? Może tak być, ale przede wszystkim chciałbym tę serię skierować, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale do siebie. Bo jak będę spoglądać na kolejne filmy, kolejne materiały, które wychodzą, które pokazują, że coś rzeczywiście zrobiłem danego dnia, to będę po prostu mega zadowolony. Jak się nagle okaże, że sorry Wery, danego dnia nic nie zrobiłem, to przynajmniej będę wiedzieć. I będę musiał się przyznać sam przed sobą. Wow. No i dodatkowo będę się musiał... No i dodatkowo będę się musiał przyznać przed wami, że dany dzień był po prostu spartaczony. Dlaczego tak w ogóle chcę zacząć działać? Bo minęło już wiele dni tego roku i chciałbym, żeby tak mało produktywne dni jak te się więcej nie powtórzyły i może mnie to będzie jakoś spajać. A jak się danego dnia nie pojawi tutaj materiał, to w końcu to grajdołek, tutaj się wszystko może zdarzyć. Prawie jak taka terapia. No, terapia samego siebie poprzez vlogi. Nagrywajcie vlogi, serio, to jest zarąbista rzecz. But can you do this? Ale ludzi tutaj chodzi. Chodzą. No dużo. A my musimy jeszcze nagrać jedną wstawkę. Głupio będzie. Ty na hoverboardzie, ja wysiadam z auta. No, ja będę na tym jechać. Czy studenci zrozumieją? Chcę zwrócić uwagę na ten napis tutaj. Idziemy na hot doga? O Boże! Bo nie, to się źle kojarzy. Co tam się dzieje w środku hot dogów? Pewnie dużo tam było. Przepraszam, czy znajdę tu jakiś... O, jest karton! Pamiętajcie, nadzieja to karton? Bez nadzieja. Ale to nie jest karton tam. No pusto. Jest opakowanie po świeczce. Nie, ale to mam na myśli. Piliśnie? Piliśnie, no. W dzisiejszym haul stołu korkowego. To jest korkowy stół z korka, ale chciałem powiedzieć, że kupuję poduszkę nie dla siebie, ale w kotki oraz buteleczki, które będą napełnione potionami. Ja to wymyśliłem. 2,50 za sztukę. To jest naprawdę dobra cena, jak te szklanki za 99 groszy, które wszyscy mają. Ale wiecie co jest najgorsze? Ten stół jest fajny, ale jest mocno odrapany. Jest go ugryz. Tutaj, ojej. Ale patrz, jak kurde, tutaj. Nic nie jest fajne na tym stole z niczym. Tylko wiesz, co jest problem taki, że patrz na cenę. O, 1300 przed przeceną. Lepi się lekko. O to chodzi. Pod gamingowe stanowisko. Gamingowe stół z korka. O kurczaki, jaki prawdziwy rajdowiec. Braterski obowiązek, poszedłem z Madzią zbadać jej oczy. Mać, jak było? Okej. Okay. Fajnie się badało? Jak zwykle. Chciałem aż rękawiczki założyć, się pogoda pogorszyła.
Ja normalnie tak, tak jest. Założ okulary, byłaś optyka. Okulisty. Znaczy no, whatever. Ludzie się dziwnie patrzyli na mnie po prostu tak mówiłem. A czy ktoś zawsze by się tym przejmował? Głupio, ale zawsze się na ciebie głupio patrzą, jak ty widzą, że masz rękę wyciągniętą z kamerą i gadasz. Jestem małym ziemniaczkiem. Blogerem. Mać, to jest idealne dla ciebie, popatrz się. Wiesz co, Rubik's Cube kostka, nie jest taki dobry. No. Ale jest Cube Loop. Nie, pierwszy raz widzę Cube Loop. Ale jesteś nieostra. O, jesteś ostra. Madzia, czemu ty masz opakowanie na Switcha z Mario, Switcha z Mario i drona z Mario? Bo to fajne. Trafiliśmy na dział, który no koniecznie no, do mnie aż tak nie przemawia, a gdzieś tam Star Warsy podobają, ale ja wam pokażę coś. Patrzcie na to. Blokopedia. Książka w kształcie heksagonu. Czekaj, co się tam mówi. Ładnie wydane, ale... Ale Harry Potter. Portier. Mać. Mam klucz do rozwiązania twojej zagadki. Mać, a po co ci są te słuchawki? Oficjalnie dostałam zadanie przetestować je i zrobić unboxing, który właśnie robię, ale jeszcze go zrobię tak na nowo. Macie stwierdziła, że ona zrobi sobie unboxing, znaczy nie, że przetestuje najpierw, żeby zrobić unboxing, żeby recenzja była dobra. Tak, bo chciałam zawsze bezprzewodowe słuchawki i mam szansę je przetestować i no. Tak to jest, jak ja jestem niewyspany, jestem po 27 godzinach bez spania i Madzia na mnie wyprosiła słuchawki. Jestem kochaną siostrą po prostu, wykorzystuję momenty. Nie mam siły. Wiem. Ci tak hajs wisiałem, jesteśmy kwita. Coś mi się wydaje, że Madzia i tak nie zrobi tej recenzji, ale pytała ponoć parę razy w sklepie, no ale czy mi na pewno je kupi? Była taka podjarana, ale czy kupi mi, czy na pewno? Są takie fajne! Wstałem wczoraj o 16 z minutami, jest 21. Prawie, że usnąłem, ale poszedłem, umyłem sobie zęby, lepiej się czuję. Tak czy siak, przez wiele dni wstawałem o 8, 9 rano, ale przyszła niedziela, kiedy położyłem się spać jakoś dwie godziny później niż zwykle. I wstałem o 16 w niedzielę. I teraz mamy koniec poniedziałku chyba. Dzisiaj był szalony dzień. To jest taki mój pamiętnik. Jak myłem zęby, to coś sobie ułożyłem, żeby powiedzieć, ale w tym momencie chciałbym tylko poczytać o CES, który się odbywa w Las Vegas, ale pooglądałem trochę, zobaczyłem ekran NVIDII i mam dość. Dajcie znać, co sądzicie o takiej serii. Prostej serii, luźnej serii, inny zupełnie rodzaj filmu. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.